Z reguły jest tak, że po rozwodzie są jeszcze jakieś relacje z byłym partnerem. Czasami macie wspólne dzieci, bardzo często macie wspólny majątek. Tak czy inaczej, przez jakiś czas należy się kontaktować, później się to być może rozluźni. Ale co w takiej sytuacji się często wydarza? Bardzo często na przykład pani uważa, że została źle potraktowana przez swojego byłego męża, więc zacznie utrudniać mu życie. Ktoś ma skromną pensję 2000 zł, z tego jeszcze 500 czy 600 zł ma płacić na alimenty, to na wszelki wypadek będziemy je ściągać przez komornika, żeby kosztowało go to jeszcze drożej. Równie dobrze w drugą stronę. Pani musi się o wszystko troszczyć, załatwiła, uzbierała pieniądze, jakiś wyjazd, wycieczkę z dzieckiem, to ja na wszelki wypadek nie zgodzę się na to, żeby dziecko wyjeżdżało za granicę, bo to ja decyduję, niech wie, po czyjej stronie jest siła i władza. Czy nie lepsze jest polubowne zawieszenie broni? Dotarcie do pewnego kompromisu, wypracowanie go, żeby móc funkcjonować, żeby on mógł zarabiać i mógł płacić alimenty, żeby ona mogła funkcjonować w taki sposób, że jej się ułatwia życie, a nie utrudnia. Ja wiem, że to jest kłopotliwe, kiedy już nie można na siebie patrzeć. Dlatego czasem potrzebny jest negocjator, doradca finansowy, który może wyraźnie określić i pomóc, co należy zrobić. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że należy popatrzeć zawsze na sprawę z dwóch stron. Ja wiem, że ty byś chciała jak najwięcej pieniędzy, ale on ma też tylko określone możliwości. I ja wiem, że ty byś chciał mieć wpływ na wszystko, ale to ona decyduje, skoro zostałaś dziećmi. Jej potrzeby finansowe są równie istotne. Ty możesz sobie robić, co chcesz, ale dzieci muszą mieć to wszystko, co jest im potrzebne do prawidłowego rozwoju. Również do życia w społeczeństwie, do socjalizacji. Dziecko musi mieć komputer, musi mieć laptop, musi mieć tablet i parę innych rzeczy. Musi chodzić na dodatkowy angielski, mieć pieniądze na dodatkowe zajęcia. Tak wygląda dzisiaj świat. Musi pojechać na praktykę, musi mieć możliwości na wykorzystywanie kontaktów socjalnych, społecznych, budowanie swojej przyszłości. To wszystko jest związane z pieniędzmi. Jak długo będziecie się kłócić, tak długo będzie trudno ten cel zrealizować. Doradca finansowy uczy jednej rzeczy. Określania tych potrzeb, sprawdzania możliwości drugiej strony. Jeżeli obydwie nie mogą się dogadać, pomaga jako mediator. A po trzecie, jednej i drugiej stronie daje szansę na to, żeby zarabiali więcej. Bo bardzo często po rozwodzie tych pieniędzy brakuje. A można zawsze zarabiać dodatkowo.